Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić automatyczny wylot do gołębi. No to jedziemy. To tak. Jedno zabezpieczenie, drugie timer. Taki jak najtańszy. Tu styki, tak. Transformator z magnetowidu. No, schemat podam potem. Teraz opis części mechanicznych. To tak. Silnik wycieraczek słabo widać, ponieważ mam tylko 25 W żarówkę. Zwykły sznurek w rurce plastikowej do ochrony. Przełącznik taki poziomowy, no 3, taki, tak, kabel, tu, teraz pokażę, jak to działa. Tak, lampa, muszę wyłączyć. Automatycznie. Małe obroty. I widać wyłącznik. Wyłączyło, przełączyło na lewe obroty. Teraz jest włączony. Teraz wyłączony przekaźnik timera. I ma lewe obroty. Sprężyna, żeby odbijało fajnie. Tam widać. Tu. Wyłączyło, przełączyło znowu na inne. I tu. Wyłączymy serwę. No, gdzieś. Tu zabezpieczyć. A schematik bez prosty. Mostek prądy zmienny, tu plus, minus, stałego, tak jak już mówiłem, transformator z magnetowidu, 12 V, 5 A, no i koszt całego takiego czegoś, tego i tego, to jakieś 100 zł. No i to tak już będzie. Na razie.